Big comeback, big comeback. Takie. Nie wiem, czy big comeback, czy big stomach. W taki właśnie osobliwy sposób piłkarze Lecha Poznań powitali wracającego do treningów po kontuzji Darko Jefticia. Powrót Szwajcara to nie jedyna dobra wiadomość dla szkoleniowców i kibiców Kolejorza. W zajęciach z całym zespołem uczestniczył również Maciej Makuszewski, którego uraz wyeliminował z inauguracyjnego starcia ze Śląskiem Wrocław. To jednak wciąż nie koniec dobrych wiadomości. Wraz z innymi bramkarzami pod okiem Andrzeja Dawidziuka pracował również borykający się z kontuzją barku Matusz Putnocki. Na boisku treningowym zameldował się także Karol Linetty. Wychowanek Kolejorza zakończył już urlop po Mistrzostwach Europy we Francji i powoli wchodzi w trening na coraz mocniejszych obciążeniach. Jego udział w niedzielnym meczu z Zagłębiem Lubin, podobnie jak Darko Jefticza, jest jednak jeszcze mało prawdopodobny. Zdecydowanie większe szanse na grę ma Maciej Makuszewski. Przypomnijmy, że Miedziowi na Ina Stadion zawitają w niedzielę. Początek spotkania Lech Zagłębie o 18:00.